Zadymka, siu, 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 siu. I co ten Vardenga robi? Myślicie, że Drakul się gdzieś tutaj... Z Vardengą, a nie wiem, czy on ma lewo. Drakul się chowa? Drakul to pałę robi. Matce wykrzykuje, że godzin nie zarezerwował przez te święta zajebane. No, weźcie on, widzowie, przez... Wow! Co jest? Wysyłajcie, bo on bana dostanie. I teraz Drakule! Mój Drakule! Unik zrobił, ale o, jest, mam fraga na Drakuli. Zemsta się dokonała, widzowie. Elo. 905. Siema, siema. Ktoś mi napisał na czacie, dobra, spierdalam, bo ja wczad bezpek. Aha, jeszcze nic nie powiedziałem. Dobra, to niech spierdala, prosta piła. A co ty tak na League of Legends cię wzięło w ogóle? A wiesz co, tak zainstalowałem dla ja i się bardzo wkręciłem. I grałem na przykład 8 godzin dziennie teraz. 8 godzin w League of Legends grasz? No. To jakiś ten. Chuj ogarniam, nie? Widziałem, oglądaliśmy, zerkałem w trakcie. Nie wiem, jak na przykład Drakuli nie lubisz, to możesz zbanować. O. A żeby mi tylko Lux nie zbanowali. Jebać Drakule. Wladimir, albo Maximilian. O kurwa, mój pierwszy ranket. Ja pierdolę, ale stres. Będzie dobrze. O, teraz wybieram, tak? Tak. Poczekaj, stop, nie idź stąd. Cofnij to, weź sklep. Wytłumacz mu, żeby ale to ja cofnął, tak wziął item na supporta. Ale nie, poczekaj, no. Zaufaj mi. To kurwa ja nie lubię z tym. Ale tak. Zagraj raz. Nie to jest na dżunglę, kurwa. Dobra, jest git. Czemu widzowie zamilkłem? Ja to się wstydzę, jak z ludźmi gram, to gadać. Nie znam tych kolegów, znam tylko Japczana, to się wstydzę. No jak, Davidka nie znasz? Widziałeś go na jakiejś konfie. Od was to ja znam tego Drakule. tego, co się bił z Drakulą. Dobra, spierdalaj, David, wiesz? Kurwa, zajebali. Jadę mnie, na otataczek. Bi. Popo, Xayo. No to wszystkich znasz prawie. Davida też na pewno chciałeś. Ty, David, mam tylko jedną prośbę. Wypierdalaj. No dobra. Widzowie mi piszą, że nie mogę z wami grać, bo gram wtedy z lepszymi. I to mi zabiera fan z gry. Czemu? No, że nie mam szans, nie tutaj. Źle, czy ja wiem? Mówię. No na razie mam 0-3. Poddajemy grę? Nie no, zaraz przyjdę, poczekaj. Cofnijcie się. O! Zabijamy. Padnie czy nie? Dobrze. Padnie. Dobra, i dawaj tego kurwa. To już nalajcie. No i git. Dobra, mam fraga. Kurwa, no już prawie typa miałem. Ja pierdolę, żeby go teraz... No i teraz musimy jakieś turety wziąć, bo w chuj przegrywamy. Kurwa! Ja pierdolę. No, nie widzę, wiem, w ogóle że... ta R-ka nie weszła, nie? Enjoyujesz grę, enjoyujesz. A co myślisz o tej federacji nowej Prime MMA? Ja bym do nich nie poszedł, jak zamawiają takich ancymonów, to ja bym tam nie poszedł z nimi siedzieć. Myślisz, że kamerzysta? No, takie jakieś to kurwa wszystko. A ja myślę, że 250 tysięcy pójdzie. Pay per view? Też mają mieć, tak, Murańskich też mają mieć. Jak Murańskich? Murańscy w fejmie. Murańscy to widzisz, są na tyle mądrzejsi od nas i oni nigdy nie biorą wyłączności na kilka miesięcy, tylko że po prostu jedna walka i elo. Nie wiem, czy zrobimy. Ty smajtnąłeś i na Barona nie ma smajta? Mam. Dobra, ty! No kurwa! Podanie! Ty, to wyszło w chuj dobrze. Nie, to wyszło dobrze. No, też padasz. Aha! Ciekawe, kurwa! Też masz wrażenie, że nie będzie tego main eventu Crucible Kamerzysta? Dzień przed walką jakaś kontuzja? Nie, to realne jest, że ich wzięli. Tam w ogóle jest dużo ludzi od nich, ta Karokaja też walczy z tą, znaczy dziewczyna Crucible walczy z tą podobno, z dziewczyną kamerzysty, znaczy ktoś tam wrzucił taką listę. Ja myślałem, że tak szczerze, przed tą aferą, że tam ten kamerzysta poszedł siedzieć i tak dalej, to ja nawet nie wiedziałem, że on jeszcze nagrywa, myślałem, że... A on tam... nagrywa jeszcze? Nie. No ale zanim była ta afera, że poszedł tam do aresztu i tak dalej, no to on tam nagrywał i to regularnie. Myślałem, że nie nagrywa. Tak. Jak ktoś będzie chciał, jak się mówi, gankować, to mi powiedzcie wcześniej, to jakiegoś trapa zrobimy. Że ja w odpowiednim momencie rzucę czar, nie? Traf na genku i chuj. A co sądzisz o walce Disa z Zonym? Czy cię nie interesuje? Fajna, znaczy ja ciekawy jestem tego Disa, bo on podobno trenuje tyle czasu, nie? No ale wiadomo, oni mieli jakąś historię sporu czy coś takiego? No nie, no Zony jebał Disa jak każdy, ale...
Wiesz, no najbardziej to disk Xayo jakby było, nie? Ale Xayo by chyba nie miał szans, co? Czy... Na jak liścia. To wygląda? Nie odpuszczamy mu, kurwa. Nie, nie no kurwa, ja mam... Ja pierdolę! No jak już skuz łapisz, to raczej na hita pada. To R-ku. Jeszcze zawsze poprawiam. O! R-kuj. Dawaj. No, o kurwa, skillowała się, ale dobra, zabijacie. Dobra, mam. No i dobra! Ale emocje na tym bociek. No i git. Dobrze. No. A oni są na low czy fulla mają? Na low. No jeden na low. E, stój, jak klatka. O kurwa, R. Dobrze. Na dupce go. Dobra. Nie no, kurwa, klasa. Kieruję. No. Zmieniają. A kto jest najlepszy ze streamerów najlepszym graczem w Polsce? Jankos. Ale Jankos to jest taki zawodowy gracz, tak? No tak. No. A mi chodzi o taki, wiesz, tam YouTuber influencer, nie? No to kto? Jak to kto? No Marcin Michael. Kurwa, tu w złą stronę. Dobra, lejemy ją. Czekaj, ja tu już padający. Oj. O, kulka śnieżna, dobrze. Dobra. Nie trafiłem. Nie zdarza mi się normalnie tak, żeby nie trafić w dobrą stronę. Jakoś z wami się stresuje. Kurwa. A Nitro dobry jest w to? Nitrozyniak? Nie! A w jakiej on gra lidze? Bo on codziennie gra. To myślałem, że dobry. Nie w sensie wiem. Randze jak nie gra. Nawet nie wiem. Mówią, że jakiś Mamon jest najlepszy. No on Luxu potrafi zagrać dobrze. To być może coś pokazał. Czemu cię hejtują u mnie na czacie? Nie jesteś lubiany na Twitchu? Ja? Nienawidzony jestem. A dlaczego? No nie wiem. Nienawidzą mnie. Bo jestem gruby i brzydki. A jak i tam kurowaty. Jakiś planujecie rozwój w Xayo Industries? Tak widziałem, że kanały prowadzicie, popoty. No coś tam sobie robię. No i to już błogi, tak szczerze. Ja tutaj nie mogę rozwinąć skrzydeł z wami. Idę grać samemu. Dobra. Nic do was chłopaki nie mam, ale się muszę uczyć gierki. No wiadomo. Nara. Dzięki. Nara. Siema Marcin. Halo. Wiedźmin 3. Co ty myślisz o tym? Wiesz, Kuba, możesz zaryzykować. Da, a ile trzeba... To twoja kariera. No właśnie. Chcesz mieć mieszkanie kiedyś? No. To powiedziałbym, nie graj. Przejadł się Wiedźminek. No jest gównem. Co? Nie, jest super grą. Patrz, Wiedźmin jest, człowieku, tak już kurwa zapomnianą grą, że nawet kurwa Geralt nie ma własnego skina w Fortnite. Każdy ma wyjebane. Jakby był... Wow! Uwaga, no. Marcin, skonfrontuj się z to. Streamuj z pasji i graj w to, co lubisz, nie słuchaj pod idola. No, bez sensu, bo po co masz żyć półśrodkami? To jak już jesteś w pracy, to pracuj najbardziej optymalnie, zbieraj największą ilość widzów, a jak już chcesz spędzić dobrze wolny czas przy Wiedźminie, to po co odpalać streama z tego? Co sądzisz o, stary, słuchaj, kronikach Myrtany? Co to? Bonkol miał na tym z dwa koła widzów raz chyba. Bonkol już wyczerpał wszystkich fanów, myślę, kronik Myrtany. A więcej od niego nie będziesz miał, to się nie skaluje. A jak święta minęły w ogóle? Wyspać się nie mogę, kurwa, każą mi wstawać, jechać gdzieś cały czas. No ale dzisiaj chyba już spoko, czy też jedziesz gdzieś zaraz? No co, dzisiaj też zrzemnąłem 2 godzinki, od 12 do 14 musiałem jechać. Wróciłem do 22 i przespałem się do teraz. A, ja to przynajmniej pojadłem. No jeszcze mi jebie z dupy, kurwa, kapustą cały czas. Ale bąki kapuściane są pojebane, stary. Wymienia mnie, kurwy. Luki, Japszan, ja, Mati. David! Dobra. David! O! Jestem, załapałem się na listę. Zęby Mordokról jest jeden, król Sentino. Jeżeli tu jest czas wolny teraz, nie? To według ciebie, bo jest tak jakby, no nie ma w chuj widzów, to, czyli tyle co byłoby w dzień. To chyba nie jest złe, że ja se streamuję teraz, nie? To zależy. Gdybyś przed kamerką obmacywał 13-latkę, byłoby to złe. Ale streamujesz, robisz się co tam chcesz i ogląda to kto co tam chce. Więc nie jest to złe, Kuba. A jesteś człowiekiem, tylko słabym człowiekiem, który jest zmęczony. O ty kurwo, ja człowiekiem? Dobra, napierdalam świecę co killa. Jeszcze szota zapikło, ty kurwa, dawaj. Kurwa, czekaj. Jestem za gruby na to, muszę się podeprzyć. Dobra. Co ci się stało? O kurwa.
Napadli mnie dwa złodzieje. Kurwa, świecę się nie uda. Idzie. Jestem za gruby. Może to nie z brzucha jak stary japszan. Poddymione bad chest. O Jezu, dobrze. No bo jak i tak bym siedział w tej nocy, no to co? To lepiej mieć streama, no. Widzowie się nie nudzą, albo się mniej nudzą, no. Jest to lepsze, streamowanie Fortnite o trzeciej pod kątem pracy. I Friday David Jansson, oglądanie serialu o trzeciej bez streama. Ale nie jest lepsze od drunk streama z Bagietą i z Michaelem Jordanem o trzeciej w nocy na przykład. Rozumiesz? No ta no. Ale ja nie chcę, wiesz, promować alkoholizmu, więc nie będę pił z Jordanem. W tym momencie przez to, że nie robisz drunk streama z Bagietą, ktoś mógł się targnąć na swoje życie. A ty jak, wracasz do streamków na ten? Na nowy sezon? Czy nie chcesz? No zobaczymy. W sensie muszę. Jak to musisz? Nie no, jeden stream w styczniu będzie na pewno. Suchar właśnie poszedł swoim tokiem myślenia i chciał pomóc widzom. Znaleźć jakiś fajny produkt. A. Ja już powiedziałem, że ja nie jestem streamerem. Nie mam obowiązku streamować, jestem artystą. No, streamowanie to jedna z moich form przekazu po prostu. Chciałbym, żeby wróciły takie czasy, gdzie wszyscy siedzieliśmy i graliśmy i wszystko ten... No tak, no. Pamiętam jak wchodzisz na Discorda, a tam 8 osób kurwa siedzi i co kurwa gramy i... Ale da się na to zaradzić. No da się. Jak to, Kuba? Przecież jesteśmy wszyscy. Nie no, Lukiego nie ma. Lukiego nie ma. Zawsze mogło być gorzej. Mogliście się wy też zachowywać jak kurwy i wyjebać. Dokładnie. Wtedy to też bym naprawdę się popłakał. Mi jest najzwyczajniej w świecie przykro. Co, jak może ci się podobać Fagata? O Jezu, Elduzia, to tak jak ja bym cię mógł zapytać, czemu ci się Kamil podoba, no. A, czy ci się podoba? Gadałeś z nią, odkąd ci powiedziałem, że masz tego nie robić, czy nie gadałeś? Powiedz prawdę. Pojebało cię, człowieku. No ja mam nadzieję. Baby, boisz się mnie jeszcze? Nie. Czyli po ostatniej rozmowie już ten... Po ostatnim omdleniu David już się przestał bać. Jesteśmy kwita. Cześć, że David ma kurwa laskę i normalnie ten... Normalnie Parysona opierdoliła mu pindola, czy jakoś tak? No to git. Omówienia. To ale, dobra robota, David. Ale jak coś, to David... No o, i widzisz, kurwa. I David serucha na boku i ma czas pograć z kolegami. Ale Fortnite'a. Patrzcie na to, widzowie. Dalibyście kurwa spokój, a ty mówisz, że jaki ja buduję. Patrz kurwa tu. Oni lecą jak ci kurwa na parasolach dawno tam w trawie. Nie zabijajcie mnie. No, ale David normalnie mówi tak, że... Nie no, spoko, Japczan. To tylko pierdolenie, że w ogóle na niej nie zależy mu. Mówi tak. Ogarnąłem sobie jebańsko. No ale dokładnie podobnie powiedział. Na długiej przerwie. No, ogarnął sobie jebańsko i że wiesz, że wcale nie odbija od kumpli. A jak ja mówiłem mu tak, no ale chłopaki też tak mówili, co jest teraz, a... David powiedział tak, uwaga, cytuję. Nie porównuj mnie do tych śmieci jebanych, popu, Holaka i Wysockiego, bo ci wyjebie. I od wtedy już wiedziałem, że z Davidem jest wszystko w porządku. Tef? Bo robię projekt, nie? Jaki? No właśnie, oceń, czy fajny projekt, czy nie. Bo siedzę i nad tym projektem. No. Możesz widzom pokazać. Mogę zrobić pola, czy fajne, czy chujowe? Mhm. Weź się obróć jak szybko. Jak projekt? Fajne, nie fajne. Obróć. Podeszwy są fajne. Dobra, uwaga, pomóż specjal mi buta zrobić. Ja ci kurwa zaraz... Ej, w sumie? Nie. Yeah. Totalne gówno. Ja często tak mówię, ej, w sumie. A ja nie tak kupiłem sobie butów ostatnio, jak byliśmy w sklepie? Kupiłeś. Kurwa, idę zobaczyć, bo nie wiem jakie. Takie białe. Do koszykówki, bo grasz dużo w kosza. Wow, ale masz buty. Jakaś przymiarka? I od razu zapierdę jakiś dwutakt. Człowieku, w Stanach kurwa Japszan by poszedł tak po ulicy, powiedział mu dope dude. Dope kicks. Głębokie. Dope to znaczy, już ci mówię. A dope to nie lakier. Jest narkotyki? A lakier? O kurwa, jak to? Ale masz lakierki. Dope shoes. Lakierki do koszykówki, skurwiny jebany. Ja pierdolę. Ale siedzi dziwka jebana. Będę kopał kurwa, nie powiem kogo, ty już kiedyś powiedziałeś.
Kogo kopać, powiedziałem, Susy. No jak to kogo kopać? Piłkę, kurwa, no nie wiem. Nożną. Aha, piłkę, nie no, gdzie? Do kosza? Ło, cholera, zielony kłaczek. Takiego jeszcze nie było w tym sezonie. Kurwa, łap fokus. Ja pierdolę, zjedz go. Za 8 to najtów po złotówce, widzowie. Nie, już wyjebałem. Król jest jeden, król Sentino. Dobra, pokazuję propozycję. Mordo król Sentino, tylko król Sentino. Takie Sentino, budki. Zrobiłbym ci loda. Ale gówno. Ty przecież to moje z fanpage'a sprzed kurwa 10 lat. A takie? Aż się megaloman, ja pierdolę. No. Czekaj, czy u Sentina na klipie jest naprawdę reklama GBS-a? Ja pierdolę, to tego to nie widziałem. Ja też nie. A bez kitu, powered by GBS. Ty, ale Sentino by nie przeżył na Twitchu. On, w sensie zbanowaliby go. Ty, a po co on reklamuje GBS-a za jakieś marne grosze, jak on jest kurwa milionerem, bo porusza haszem? Ty, ale bez kitu, on pewnie za tą reklamę nie dostał więcej niż tą torbę ma na sobie. A może on coś oszukał? Może to za barter było, po prostu lubi kawę. Ja mam nowe shoes, słucham blues. Kurwa, zapisuję to, zanim zapomnę. Albo tak jak kurwa ten, Youngman wypuszcza człowieku nutę. Tam chuj, 30% łapek w dół, on mówi dzięki za pozytywny odbiór, wariaty. Lecimy z tym dalej, gównem. Ja się nie śmieję z Youngmana. Nawet kurwa z dubajskiej snajperki by mnie nie trafił, jak ja tu siedzę kurwa zakitrany w Polsce. Pa, ja jestem artystą na Spotify. Działeś? Jednoosobowa kurwa muzyka. Z tajemniczym gościem też rzucę na Spotify'a, widzowie, ale nie wiem kiedy tą nutę wrzucę. Ja, z tajemniczym gościem jest nuta? No. Co ty nie wiesz, chuj. Pog. Ja już nawet wiem jaką nazwiemy. J and X, to jest najlepsza nazwa. A czemu X? Czemu no bo... J właściwie, bo nie czaję tej przekminy. Bo J jest ode mnie, a X jest od tajemniczego gościa. Od X-en Tentacjona? Ty, Collins mi życzenia napisał na Discordzie, stary. To miło z jego strony. No. Wszystkich ja wymyśliłem, człowieku, moje postacie. Moje charaktery zaczęły żyć własnym życiem. Człowieku, jak Bagieta płakał, mówił, że chuj z tym kanałem 4 lata temu, a teraz dalej kurwa żyje, to ja nie dowierzam w to. Gdyby nie ty, to pewnie Bagieta by nie miał długów i problemów, a chuj tam kurwa. Bagieta by zrobił robotę na budowie i chuj, byłoby zajebiście, a tak się wpędził w długi, bo jakieś pomysły zaczął skuteczność na YouTube'a. Zniszczyłeś mu życie jak naprawdę. No ale trudno. Nieprawda, przynajmniej ma co robić. Długi spłacać od robota. Dobra, dawaj duo w ty. Do pogadanki na koniec. Ja projekty robię. No chodź. O kurwa, zapomniałem zapytać Wardęgi, bo ostatnio szczaił się, że Wersow zajebała nutę. I czy z tym Juicy Wordem by pocisnął, miałem go poprosić o wsparcie. Skurwysyn, zajebał. Wyobraź sobie, żeby wykopali go kurwa z trumny. Żeby zobaczyć, a on trzyma kurwa. Co trzyma? Trzyma singiel, twoje zdrowie, na winylu. No. Co jak on się targnął na swoje życie, bo usłyszał ten beat i mówi: nie polecę na nim lepiej od Jabczana. Nie chcę żyć w takim świecie. Że w ogóle miał aspirację, żeby zrobić to lepiej. Nie ocenię i poczekaj, aż Juicy Ward się wypowie na ten temat? Okej. Ciekawostka od X-Tentacjonie? Na pewnie. Nie wiem, czy wiedziałeś, ale on tak naprawdę nie jest Bartosz, tylko Bartłomiej. Dobra. Dobra, S. 7 godzin w ostatnim tygodniu przestreamowane. Awarage Viewers 1600. To z tego da się na chleb zarobić. Trzeba inwest albo rodzi. Lodzik, kurwa. Jakie suczki polecam na OnlyFans? Człowiek, na OnlyFans same skamerki są. Nie chce się robić tym rurom. Jaką najlepszą suczkę pchałem? No, chyba Magdę. Jaką Magdę? Nie wiem. Co ja kurwa pytam, jak ma nazwisko? Ile cymy w łapie? No ostatnio zamuliłem z treningami, kurwa, się roztyłem przez okres świąteczny też. Tak z 43. Ja walczę na FMMA? Nie wiem, może. Może i walczę, tylko jeszcze nie wiem nic o tym. Co na złamane serce? Musisz... Ty też złamać jakieś serce. Możesz się złamać na dziwki. Pokaż im wyższość. Strzelij kupę na klatę. To oddaję takie podejście.
Oczy me, jak diamenty. Zadym, Kasiu, siu, 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 siu. Rare event na streamie. Kurwa, ten tamken czy taki broken? Chuj kurwa z tą grą. Pierdolę, nie gram w to już nigdy. A pierdol mnie ta gra, pierdol mnie. Edwardzik, nie wiesz, że wchodzenie do mojego pokoju jest zabronione? Może jaki ty jesteś słodziutki, Tef. Co z Majką? Nie wiem, kurwa. Jak se radzi? Nie dzwoniłem do niej, odkąd ją wyjebałem. Na środku drogi. Samochodu. Się śmiesz, tak ludzie robią. To nie ludzie, to kurwy. Chociaż jedyne, co Majkę broni przed takim potraktowaniem, to jest to, że jest słodziutka, bo jakby była brzydka i się tak zachowywała niegrzecznie, to na pewno by wyleciała. Oczy me, jak diamenty. Czy ja powinienem zostać piosenkarzem? Jak myślisz, Kuba? Bo tam trzeba rzadko robić, ty byś się nadawał. Znaczy w sensie, wiesz, no, siedzisz sobie nad nutką 2 tygodnie albo miesiąc, wypuszczasz nutkę i wszyscy są happy. Ja nie wiem, kto to jest za you. Ciekawe, czy ta gada mu zaproponował 5 dych za promo. A ja nie wiem, kto to jest za you. Sentino pluje na moje 5 dych? Tak, na pewno. O Jezu, trzeba się tu nie ma nudy. To się zarejestruje chat spam. Potem. Zbycho, zbycho, ludy. To styl życia, bitch. Tu nie ma nudy. Tam już nic nie ma. Tak, cringe, a co pisaliście, kurwa? Strzelasty już może nie wracać, jest Bartosz. Pierogi. Tak, jak coś powiedziałeś, tylko że... Nie no, widzowie, znudzi wam się. To kurwo jebana, nigdy się nie znudzi. Ja pierdolę, przestaję walić konia. Nie, powiem ci, że jak już mnie najdzie ochota na zwalenie konia, to muszę to zawsze jakoś podkręcić. O jakiś, wiesz, jakąś dodatkową pikanterię. Biorę sobie, kurwa, jakiegoś krema. Podwalam konia cały czas, kurwa, wiesz, na krawędzi. Godzinę go walę, aż takie, kurwa, ciśnienia się, takie czerwone kropki robią na jagodzie. I mówię, dobra, już chuj. No i masz, kurwa, 3 dni walenia z głowy, bo już masz wyjebane. Ale jak komuś się chce walić konia, to spróbujcie raz po razie konia zwalić. Jak się zasapiecie machając ręką, kurwa, na flaku, to już mózg nie będzie tego odczytał jako przyjemność. Oczy me, jak diamenty. Mordo król, jest jeden król Sentino, tylko król Sentino. Tylko pierdolony król Sentino. Sentino, kocham cię, ty jesteś kurwa jak się odklejony, o co ci chodzi? Chcecie dymów, widzowie? Chcecie dymów? To idźcie spać. Co znaczy nudgę? Co? No Boże! No o co chodzi? Ja pierdolę! Ja o nic się nie mogę zapytać, tylko beka ze mnie. Pokaż ten projekcik. No białe? Albo z gumą. A albo pokaż białe. Z gumą. Widzowie, białe czy z gumą? Pierwsze, drugie, trzecie. Jeszcze raz. Pierwsze, drugie, trzecie. Pierwsze, drugie, trzecie. Tylko król Sentino! Kochasz mnie? Ja też cię kocham, widzu. Tam już Sentino ci powiedział, że się kocha. Nie, jak mi Sentino powiedział, że mnie kocha, to bym oszalał. Top 1 króli. Top 1, Sentino. Nie, no zamknij ryja, kurwo jebana. Bo ja już mózg mi się wyłącza na ciebie, zjebie. A myślisz, Syniotix, że ktoś tak może myśleć, że ja sobie cisnę bekę z Sentino? No, przeproś lepiej. To zostaliście wprowadzeni w błąd. Przeze mnie samego na to wychodzi. Bo według mnie jest tylko jeden król. Jest to Sentino. No co, widzowie? Free winek. Ale zaorałeś. To co, dla tych, co zostali, snippet nutki na szybko i nara. Uuu, snippet nutki na szybko i nara. Dwie korzyści w jednym. Mam farta, mam proza w ręku i blanta. Oh, oh my, oh my.